Szanowni Państwo, zaczynamy. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wody Kasyjną obszaru Chińskiej, projekt prezydenta miasta nr 1573. Dzisiaj mamy drugie czytanie, mamy poprawki pana radnego Pietrusa, Gilarskiego, Będzina. Dwie. Bardzo proszę i opinia prezydenta do tych spraw dostarczona 18 grudnia. Bardzo proszę, pan dyrektor. Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado. Do druku 1573 wpłynęły cztery poprawki. Poprawka pana Pawła Będzyna dotyczy obniżenia wysokości zabudowy w terenie U8. Poprawka numer 1 dotyczyła obniżenia wysokości do 24 metrów. Poprawka numer 2 dotyczyła obniżenia wysokości zabudowy do 19 metrów. Kolejna poprawka, poprawka pana Włodzimierza Pietrusa, dotyczyła obniżenia wysokości zabudowy w terenie U8 z 29 metrów na 18 metrów. Poprawka pana Mirosława Gilarskiego dotyczyła zmiany wskaźników również w terenie U8 i dotyczyła zmiany wskaźnika terenu biologicznie czynnego z 5% na 49%, ustalenie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy 5,8 na 0,3, ustalenie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy z 6 na 1,5, obniżenia wysokości zabudowy z 29 na 8 metrów. Dopisania do ustaleń szczegółowych dotyczących terenu U8, punktów w brzmieniu w terenie U8 zabudowę należy kształtować w sposób zapewniający ochronę ciągów widokowych od strony ulicy Kilińskiego, wskazanych we właściwej uchwale obejmującej obszar Rudniki. Prezydent miasta Krakowa opiniuje pozytywnie tylko poprawkę numer 1 pana Pawła Będzyna. Pozostałe poprawki prezydent miasta Krakowa opiniuje negatywnie. Państwo otrzymaliście opinię prezydenta do wszystkich złożonych poprawek. Pozwolę sobie pokrótce je uzasadnić. Pierwsza poprawka pana radnego Pawła Będzyna. Jest to poprawka, która wnosiła o to, aby obniżona została wysokość zabudowy do 24 metrów. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy stwierdzono, iż zaproponowana w poprawce zmiana wysokości zabudowy do 24 metrów jest dopuszczalna. Z uwagi na realizowaną po przeciwnej stronie ulicy Monte Cassino zabudowę Centrum Kongresowego, ewentualnie obniżenie wielkości wysokości zabudowy w terenie U8 nie powinno być większe niż do 24 metrów, która to wielkość została wyznaczona na potrzeby postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla obiektu hotelowego na działkach 1/7 i 1/8 obręb 12 pod górze. Wprowadzenie do projektu zmian wynikających z podjęcia, z przyjęcia tej poprawki będzie skutkować ponowieniem procedury planistycznej zgodnie z artykułem 17 w związku z artykułem 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poprawkę numer 2 pana Pawła Będzyna pozwolę sobie omówić w połączeniu z poprawką pana Włodzimierza Pietrusa, gdyż różnica jest niewielka. W przypadku pana Pawła Będzyna dotyczy obniżenia wysokości zabudowy do 19 metrów, natomiast w przypadku poprawki pana radnego Włodzimierza Pietrusa do wysokości 18 metrów. W projekcie uchwały działki 1/7 i 1/8 zostały przeznaczone pod tereny zabudowy usługowej i oznaczone symbolem U8. W obowiązującym studium uwarunkowań znajdują się w obszarze o przeważającej funkcji mieszkaniowo-usługowej, dla której określone jako główne funkcje mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługową. W dokumencie studium w obszarze objętym granicami planu został wyodrębniony w strukturze miejskich ciąg ulic Monte Cassino, Kapelanka, Grota Roweckiego, który stanowi główny ciąg miejski. Zgodnie z ustaleniami studium, główne ciągi miejskie tworzą pewien szkielet układu przestrzennego.
Są to ciągi komunikacyjne obudowane bogatym programem usług o charakterze ogólnomiejskim. Przestrzeń ta stawia wysokie wymagania w zakresie funkcjonalnym, a także w zakresie utrzymania i kształtowania jakości kompozycji urbanistycznej i architektonicznej. Podczas opracowywania projektu planu wykonano analizy wysokości zabudowy. Wzięto pod uwagę informację, że było prowadzone postępowanie ustalenie warunków zabudowy, a analiza wykonana na potrzeby tamtego postępowania wykazała, iż projektowany obiekt może osiągnąć wysokość do 24 metrów. W związku z tym w terenie U8 ze względu na lokalizację w sąsiedztwie Ronda Grunwaldzkiego określono wysokość zabudowy do 29 metrów, uwzględniając wysokość budynku Centrum Kongresowego. Analiza wysokościowa budynku wykazała, że w najwyższym punkcie budynek osiąga wysokość 27,9 metra. Stąd wysokość zabudowy tego terenu będzie jeszcze wyższa. Analiz widokowych wglądu z ulicy Monte Cassino w kierunku Wawelu oraz obiektu sakralnego na Skałce, jak również widoku z mostu Grunwaldzkiego w kierunku Dębnik. Uwzględniono również ukształtowanie terenu, to znaczy obniżenie terenu w stosunku do poziomu Ronda Grunwaldzkiego około 2 metry. Projekt planu ustala również kolejne ograniczenie poprzez wprowadzenie wysokości, określenie rzędnej 231 metrów nad poziom morza, której obiekt, który ewentualnie mógłby powstać na tej działce, nie może przekroczyć. Proponowana w poprawce wysokość, tak 18 jak i 19 metrów dla terenu U8, znacznie różni się od wysokości Centrum Kongresowego. Ponadto działki ta 1 przez 7 i 1 przez 8 znajdują się w obniżeniu w stosunku do poziomu terenu Ronda Grunwaldzkiego. W związku z powyższym obiekt wysokości 18 lub 19 metrów, który powstałby na działkach, byłby dysharmonijny z przeciwległą wyższą zabudową Centrum Kongresowego i nie stanowiłby odpowiedniej obudowy głównego ciągu miejskiego. Ale U8 to Dębniki. Przepraszam bardzo, ale proszę tam osób z góry nie przeszkadzać. Zachowujemy się kulturalnie. Teraz mówi pani dyrektor, państwo jesteście zgłoszeni do głosu i będziecie brać ten głos. Wprowadzenie do projektu zmian wynikających z tych obu poprawek, to znaczy z poprawki numer 2 pana Pawła Wędrzyna i z poprawki pana radnego Włodzimierza Pietrusa, będzie skutkowało ponowieniem procedury planistycznej. I ostatnia złożonych poprawek, poprawka złożona przez pana radnego Wilarskiego. Jest to poprawka, dla której opinia prezydenta jest również negatywna. Tutaj pan radny zaproponował wysokość 8 metrów i tak jak wcześniej powiedziałam, jeszcze obniżenie, zmianę wskaźnika terenu wielolicznie czynnego na 5%, ustalenie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy na 0,3, ustalenie maksymalnego wskaźnika intensywności na 1,5, obniżenia wysokości na 8 metrów i dopisania tego zapisu, że zabudowę należy kształtować w sposób zapewniający ochronę ciągów widokowych od ulicy Kilińskiego wskazanych w właściwej uchwale obejmującej obszar Dębnik. Opinia prezydenta jest negatywna ze względu na lokalizację planowanej inwestycji w miejscu silnie eksponowanym. Projektowana architektura powinna w harmonijny sposób podkreślać jego wagę, nie stanowiąc konkurencji dla budynku Centrum Kongresowego. Działki numer 1 przez 7, 1 przez 8, obręb 12 pod górze znajdują się w znacznym obniżeniu w stosunku do poziomu terenu. Ronda Grunwaldzkiego budynek o wysokości 8 metrów byłby tylko w niewielkiej części widoczny z Ronda Grunwaldzkiego. Jakość kompozycji urbanistycznej i architektonicznej, którą wskazuje studium, zostałaby naruszona poprzez zlokalizowanie
budynku o tak niewielkich gabarytach. Tak niski budynek stanowiłby dysharmonijny element w obudowie ronda, nie spełniający zasad kształtowania ładu przestrzennego w tak eksponowanym miejscu. Przyjęcie przez Państwa tej poprawki skutkowałoby również ponowieniem procedury planistycznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W tej sprawie otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę, pan radny Gilarski, bardzo proszę. Proszę też ręce zwracanie się, bo nie zawsze widać jakim. No ale proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, Szanowni Państwo, chciałbym kilka słów komentarza do swojej poprawki, gdyż myślę, że ona może wiele wyjaśnić. Mianowicie ten, o którym rozmawiamy i którego dotyczy poprawka, to działki, które tutaj widzimy zaznaczone takim trójkątem przy rondzie grunwaldzkim. Ewidentnie widzimy, że jest to działka, która należy do Starej Gremii. To jest obszar Starej Gremii, którego plan został przyjęty w latach ubiegłych i na tym terenie jest dopuszczalna zabudowa do 8 metrów. Dlatego też moja poprawka idzie w tym kierunku, aby również w tej działce, tak jak i w planie Starej Gremii, zaproponowała zabudowa do 8 metrów. Natomiast widać, że pozostała część planu to jest plan dla osiedla Podkowerskiego po drugiej stronie ulicy Monte Cassino, który nawiązuje praktycznie do Centrum Kongresowego i do wyższego budownictwa, które znajduje się na osiedlu Podkowerskim. Więc te działki przy rondzie Grunwaldzkim od strony Starej Gremii tak naprawdę są to działki, które należą historycznie i funkcjonalnie do Starej Gremii. Na pytanie dwa tygodnie temu, dlaczego tą działkę wyłączono z planu Starej Gremii, pani prezydent odpowiedziała, że zrobiono to w 2008 roku, ale nie wyjaśniła dlaczego, kto, na czyj wniosek, w jaki sposób, kto to przeprowadził, jakie były argumenty. W 2008 roku, że tą działkę wyłączono. Natomiast jeszcze z innych spraw. Ciekawe wydaje się to, że w opiniach, które są opiniami urzędowymi, czyli opinie magistrackimi, w tych opiniach również opiniowanie zabudowy wysokiej na tych działkach, o których w tej chwili mówię, są to opinie negatywne. I co więcej, Biuro Planowania Przestrzennego w opinii z października 2012 roku na temat możliwości budowy budynku hotelowego na tej właśnie działce pisze, że w ocenie Biura Planowania Przestrzennego wskazana we wniosku inwestycja nie jest zgodna z ustaleniami projektu planu w zakresie parametrów. Czyli krótko mówiąc, jest za wysoka. Taka jest opinia Biura Planowania Przestrzennego z października 2012 roku. Jeśli chodzi, czyli mamy tutaj wysokość, jeśli chodzi o wodę i zalewanie. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Przestrzennego, również Wydział Urzędu Miasta Krakowa, też zwraca uwagę, że hotel, w którym planowany jest dwukondygnacyjny garaż podziemny, opiniuje to negatywnie, mówiąc, że realizacja takich obiektów w tym miejscu powinna odbywać się bez podpiwniczyn z podniesionym poziomem parteru. A tutaj mówimy o garażu podziemnym. Co więcej, w piśmie z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego czytamy również, że nie zaleca się budowy podziemnego garażu. Czyli również opinia negatywna, jeśli chodzi o możliwość zlokalizowania budowy hotelowej na tej działce. Opinia kolejnego Wydziału Urzędu Miasta Krakowa. Jest oczywiście opinia negatywna Rady Dzielnicy 8, czyli lokalnej społeczności. I to może jej nie będę przytaczał, natomiast mówię o niej, że również Radni Dzielnicy 8 właściwej dla tego terenu widzą, że jest to zły plan, że jest to zła decyzja, jest to zły projekt. Opiniują również negatywnie ten plan ze względu właśnie na tą działkę, o której mowa. Co więcej, w pismach i dokumentacji urzędowej posługujecie się Państwo opinią profesora Milczyńskiego z Uniwersytetu Rolniczego i profesor Milczyński pisze wyraźnie i wprost, zacytuję, negatywny wpływ na przewietrzanie miasta poprzez ograniczenie swobodnego przepływu powietrza w jednym z głównych korytarzy nawiększających Kraków. Ulice Monte Cassino, a następnie Wita stanowią ciąg wspomagający przepływ powietrza. W związku z tym też opinia jest negatywna, jeśli chodzi o możliwość wysokiej zabudowy w tym miejscu. I też jest to opinia, którą posługuje się magistrat. Więc suma summarum jest to dosyć kuriozalne, że same wydziały jednostki Urzędu Miasta, czy profesor, który działa na zlecenie miasta i oficjalnych dokumentach, Państwo posługujecie się tą opinią
opinię o negatywnej wysokość, możliwość zalewania, czyli wody, a także ciągi na powietrzanie miasta, czyli powietrze. Te opinie są negatywne. Co więcej, w tej sprawie to również dla mnie, oprócz lekceważenia mieszkańców, bo jak otrzymałem informację do dnia dzisiejszego, nie otrzymali pisma nadesłanego do pani, odpowiedź na pismo do pani prezydent 28 października, gdzie podnosili właśnie te sprawy, o których ja w tej chwili mówię i które są w mojej poprawce. Natomiast porównywalne wydaje się też opinia pana prezydenta, który mówi, że jeśli nie powstanie wysoka zabudowa w tym miejscu, to po prostu nie będzie to jakaś właściwa kompozycja zabudowy przy rondzie grunwaldzkim. W tej chwili nie mam tej opinii przed sobą, ale przed chwilą ona była prezentowana. W związku z tym, a kto w takim razie postanowił i założył, że w ogóle w tym miejscu ma powstać jakakolwiek zabudowa. Skoro argumentem jest, że niższy budynek w granicach 8 metrów jest jakimś zaburzeniem czy chaosem urbanistycznym w tym miejscu. I to myślę, że jak na tą chwilę tyle. Jeszcze prosiłbym raz o wyjaśnienie pani prezydent w sprawie radnej już 5,5 minut do przeproszenia tej działki z 2008 roku i ewentualnie tylko ostatnia rzecz, którą tutaj była poruszana chyba nawet przez Kurzyło Bieżącego Stawowego, że gdybyśmy przyjęli ten plan, to miasto będzie narażone na odszkodowanie, z tego co mi wiadomo, jeśli nie ma pozwolenia na budowę, to takie sprawy póki co nie będzie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze Państwa radny chce zabrać głos? Nie widzę. W tej sprawie zgłosiły się jeszcze dwie osoby z zewnątrz. Bardzo proszę. Bardzo proszę, to pani prezydent panu radnemu, a potem poprosimy panie, które zgłosił się. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja postaram się uporządkować tę odpowiedź, ponieważ pan radny wymieszał sprawy związane z WZK, opinie do WZK i z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Więc poczynając od początku, to ja zadam pytanie panu radnemu, dlaczego była przyjęta uchwała Rady Miasta w takich, a nie innych granicach, ponieważ pan radny wtedy był tutaj na tej sali, zapewne powinien to wiedzieć. Także przepraszam bardzo, ale na to nie odpowiemy, ponieważ dokładnie taka była granica przyjęta. Mało tego, nie ma tutaj żadnego, nic innego poza tym, że gdybyśmy teraz nie włączyli tej działki w opracowanie, to mielibyśmy Kraków składający się z planów, bo idea jest pokrycie planami, z taką małym, jednym wyłączeniem, na którym funkcjonuje WZK. I panie radny, jeśli mówimy o budynku wysokim, o opiniach, które pan cytował, to dotyczyły właśnie projektu złożonego o warunkach zabudowy. I przypominam, że projekt ten to był około 96 metrów. I to właśnie bardzo negatywnie i krytycznie oceniali wszyscy. Zarówno Urząd Miasta i osoby odpowiedzialne za warunki zabudowy, jak i osoby, które, eksperci, którzy byli powołani w tej sprawie. Chodziło o wysokościowy w tym miejscu i przed tym broniliśmy. Dlatego też szczegółowe analizy, które uwzględniały warunki widokowe ze wszystkich stron. Wszystkie analizy, które były wykonane bardzo szczegółowo, określiły, że maksymalna wysokość w warunkach zabudowy może być 24 metry. My w tej chwili, przyjmując, pozytywnie oceniając poprawkę pana radnego Węgrzyna, mówimy 24 metry, ale nie wysokość budynku, tylko wysokość zabudowy, co de facto oznacza, że budynek, który tam będzie mógł powstać, będzie miał 22 metry, wysokość budynku. Proszę to rozróżnić. Następnie proszę zwrócić uwagę na inną sprawę. Pan mówi o tym, że obok jakiej wysokości są budynki? 8-metrowe. Proszę spojrzeć do planu od Dębniki. W planie Dębnik obok budynki mają proponowane 16 metrów. A więc mamy w tej chwili sytuację taką. 16-metrowe budynki, które są w planie Dębnik zaproponowane, obok
22-metrowy, bo mówimy o wysokości budynków, bo plany dębnik też są, jest wysokość budynków określona. Obok mamy 22 metry budynek i następnie po drugiej stronie ronda 27 metry wysokość centrum konferencyjnego, czyli uwzględniliśmy to, o co mieszkańcy wnosili, aby maksymalnie obniżyć tą wysokość. Dlatego też uważam, że w chwili obecnej opinia pozytywna prezydenta do poprawki radnego Mężyna jakby zaspokaja te uwagi, które były zgłaszane na poprzedniej sesji, będą w zgodzie z ładem przestrzennym. Nie wyobrażam sobie sytuacji 8-metrowego budynku w mieście, w centrum miasta, w dole usytuowanym w stosunku do obsługi komunikacyjnej, która jest ponad 2 metry wyniesiona. Ja bardzo proszę spojrzeć na to przestrzennie choćby przez jeden moment, żeby takie argumenty wziąć pod uwagę. Następnie chciałam zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, że obojętnie, bo jeśli przyjmiemy, to pani dyrektor powiedziała, jeśli zostanie tu poprawka pana radnego przyjęta, to również plan będzie musiał jeszcze raz podlegać całej procedurze planistycznej. Jeśli byśmy w tej chwili, jeszcze podkreślę jedną rzecz, pan powiedział, że jest niezgodny ze studium. Otóż jest zgodny ze studium, bo w studium cały czas ten teren był pozainwestowany. Gdybyśmy w tej chwili zrezygnowali z uchwalania planu, odrzucili i tak funkcjonuje prawomocna decyzja o warunkach zabudowy na tym terenie, na podstawie której można uzyskać pozwolenie na budowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja teraz poproszę ludzi z zewnątrz potem. Bardzo proszę, mam tak, po pierwsze pan Marcin Stówka, można po drugie pani Anna Rybicz. Pani Prezydent, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym odnieść się do kwestii sześciu głosów. Po pierwsze, mam prośbę do panów radnych Węgrzyna i Pietrusza, aby wycofali swoje poprawki. Krótkie sprostowanie. Opinia przeprowadzona przez pana profesora Miczyńskiego, kierownika katedry klimatologii, ekologii i ochrony powietrza, nie została wykonana na zlecenie Urzędu Miasta, tylko na prośbę stowarzyszenia mieszkańców Wieku Wyniskiego. Rzeczywiście ona jest negatywna i jednoznacznie odnosi się do tego, że tak wysoki budynek w tym miejscu będzie zaburzał kanał przewietrzenia dla dębów. Niezależnie od tego, czy będzie miał 24, 26 czy 18 metrów. Być może będzie to zgodne z ładem urbanistycznym. Na pewno powstanie coś jak brama wjazdowa do Krakowa, projekt, który został już w zasadzie w mediach trochę jednak wyśmiany i wyszydzony. I jest to projekt, której inwestycji nie chcemy. My, mieszkańcy ulicy Kienińskiego, Balskiej, Dębnik, nie chcą tego radni dzielnicy miasta Krakowa, nie chcą tego urbaniści, historycy. Na poprzedniej radzie miasta słyszeliście państwo na ten temat, jakie mogą być konsekwencje tak wysokiej zabudowy, jeśli chodzi o UNESCO. I nie chcą również kierowcy, którzy stoją w korkach. Tego typu zabudowa spowoduje po prostu małą katastrofę ekologiczną dla nas, dla mieszkańców. Dlatego ja chciałbym bardzo Państwa prosić o to, abyście jednak zwrócili uwagę na poprawkę radnego Gularskiego, bo to nie jest prawdą, że działka musi być zabudowana pięknym budynkiem. Chodzi o to, abyśmy my, mieszkańcy, mogli tam normalnie egzystować. Czy to będzie 24 czy 18 metrów, to w dalszym ciągu musi powstać garaż podziemny na kilka kondygnacji, który równocześnie będzie w budynku, gdzie zabrania się, których nie zaleca, aby powstawały jakiekolwiek podtłumaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam tutaj prośbę. Dzień dobry Państwu, ja przyjmuję prowadzenie. Mam w tej chwili prośbę o udzielenie głosu pani Aninie Szpilczyk. Czy jest pani Anna Rycicka? Czy jest pani Anna Rycicka? Która w mniejszej sprawie chciała zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, czy pan Maciej Stupski? Stupka. Przepraszam, to jest bardzo nie Stupka, tak? Tak. Czy pan już wygłosił sprawę? Proszę Państwa, domyślam się, że w takim razie pani Anny Rybicznej, która prosiła o głos, nie ma. W związku z tym zamykamy sprawę. Jeszcze pan Żydarski, bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent. Ja chciałbym jeszcze dwie rzeczy, nawiązując do głosu Pani Prezydent. Mianowicie do roku 2008, kiedy uchwalono plan miejscowy dla Starej Dębnik. Z pytaniem, kto, w jaki sposób, w jakiej procedurze tą działkę wyłączył z tego planu. Ewidentnie widać, że ta działka przynależy do planu Starej Dębniki. Pani Prezydent twierdzi, że to ja powinienem wiedzieć i tak dalej. Wiadomo, że Pan Prezydent przedkłada projekt planu i to Pan Prezydent określa granice planu i to Pan Prezydent, czy jego urzędnicy, nie wiem, niewyjaśnionych dla mnie okolicznościach, przyjęli takie, a nie inne granice planu. Dlatego pytanie pozostaje otwarte i brak na nim na to pytanie w dalszym ciągu odpowiedzi. Kto i w jakim trybie zadecydował o tym, że ta działka została wyłączona w 2008 roku? I to nie jest Rada Miasta, tylko to Pan Prezydent przedkłada projekt planu i Pan Prezydent przedstawił taki projekt planu Radzie Miasta, jak rozumiem. Ale moje pytanie brzmi, dlaczego wówczas, kiedy przedstawił taki projekt planu, nie ujął tych działek w tym planie? Więc ja chciałbym, aby tutaj było odbijanie ping-ponga, tylko konkretną informację ze strony Pana Prezydenta i kto podjął taką decyzję wtedy. Natomiast Pani Prezydent stwierdziła, że jednak jest ten plan zgodny ze studium. Ja tylko może zacytuję fragment mojego uzasadnienia do mojej poprawki, które odnosi się do sprzeczności ze studium. Mianowicie teren oznaczony w projekcie jako U8 w obowiązującym studium uwarunkowań oznaczony jest jako teren mieszkalno-usługowy wraz z pozostałą częścią obszaru przy ulicy Pilińskiego. Zabudowa w tym obszarze powinna być spójna i równoważyć obie te funkcje. Ponadto studium nakłada obowiązek ochrony założeń urbanistycznych obszaru Starej Dębnik, do którego to obszaru należy zaliczyć teren oznaczony jako U8. Dziękuję. Jeszcze raz pytam, czy Pani Anna Rychlińska jest? Nie ma. Tym samym stwierdzam odbycie, zamykam dyskusję. Bardzo proszę, Pan Grzegorz Sobol. Panie Przewodniczący, Panie Państwo. Oczywiście, jeżeli były Pana skotki do dzisiejszej przeczęstwa, która została zrealizowana i wycofał Pan radny Węgrzyn i Pietrus swoje poprawki, to co by się trudno zostało do głosowania? Głosowalibyśmy w budynek wielkości budynek dla Pana Podkały, to będzie miał 8 metrów wysokości. Tyle samo mają inne budynki na Kilińskiego. I Pana stóp, nie umie Pan czytać. Szanowni Państwo, tak się nie dyskutuje. No dobrze, ale chyba potrafi przeczytać nazwisko, proszę, nie? Proszę się zgłosić, ja Pana będzie kurwoc, ale w inny sposób. Bardzo Państwa proszę kurwoc. O wskaźnikach zawodowych nie pozwalających postawić adaptowie dla rodziny te działki. W związku z tym, no po to, Panie Radny, że Ty sobie tą działkę nabrzeł, więc świetne prawo własności w tym kraju. Ja sobie wiem, nawet to może się tam tutaj zabudować, tak? Na jakiej podstawie obok można wybudować, na tej działce nie można? Bo ja nie wdaję się w ogóle w dyskusję, jaką tutaj usłyszałem od mieszkańca, żeby tam, Państwo się tam nic nie powstało. No to jest niestety miasto, tak? Ktoś może na prawo sobie kupić działkę i starać się on na nią o warunki zabudowy. Albo o pozwolenie na budowę stanu miejscowego. Ale wysyłanie tam 8-metrowego budynku. Proszę Państwa, proszę zejść tutaj, zabrać głos, proszę nie przeszkadzać Panu Radnemu. Jak zaproponował Pan Radny Chilarski, to są parametry poniżej budynków jednorodzinnych, jakie wpisujemy w mieście Krakowie. Bo minimalne wysokości to jest 9-11 metrów. Naprawdę, no, opamiętajmy się, to nie może być tak, że jak jest pusta działka, to nie pozwoli niczego. Wskaźnik 0,3 intensywności zabudowy, wysokość 8 metrów, to jest poniżej poziomu dopuszczalnych do zabudowy jednorodziny. A mówimy o terenie dość ścisłego śródmieścia w niewielkiej odległości od Amery. Nie ma świadomość tego, że 29 metrów to jest przesada. Natomiast 8 metrów to jest przesada drugą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze potrzebę zabrania głosu? Bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam odbycie drugiego czytania druku 1573. Przechodzimy do dalszego procedowania.